Więc szanowny panie senatorze, czcigodny księże dziekanie, magnificencjo, panie rektorze, panie kurator, panie dyrektorze, szanowni państwo, nauczyciele z tych wszystkich powiatów, z Chełma i wokół Chełma, z województwa lubelskiego. Serdecznie państwu gratuluję odznaczeń państwowych nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przez panią minister edukacji narodowej. Odznaczenia te są dowodem uznania ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, ze strony państwa polskiego, za państwa wkład w najważniejszą dziedzinę życia społecznego, w edukację narodową. Ponad 30 tysięcy nauczycieli, o których mówiła pani kurator, w województwie lubelskim ma nieprawdopodobne wręcz znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego. Pomijam fakt, że jest to największy zakład pracy w województwie lubelskim, szkoła. Pomijam fakt, że znajdujemy tam, czy chodzi do tych szkół, tysiące polskich dzieci i edukują się na bardzo wysokim poziomie. Ale fakt najważniejszy to jest ten, że państwo odgrywacie niezwykle ważną rolę we współdziałaniu z rodzicami w wychowaniu młodych pokoleń. Szkoła nie jest tylko od tego, żeby nauczyć matematyki, biologii, fizyki czy języka polskiego. Szkoła nie jest tylko od tego, żeby przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę. Cóż nam powiedzy, jeśli ją głupio wykorzystujemy? Szkoła jest od tego, żeby tę wiedzę, niezwykle ważną i cenną, dzieci i młodzież teraz, ale zwłaszcza później, umieli mądrze wykorzystywać. Szkoła jest od tego, żeby wychowywać. Jeśli szkoła nie będzie wychowywała, nie będzie spełniała swojej funkcji narodowego edukatora. Wychowuje i za to państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziś Polska wygląda bardzo dobrze. Żeby Polska była Polską, spełniło się. Polska jest Polską. Polska ma wspaniałą młodzież. Widzieliśmy ją tutaj na scenie. Ta młodzież nie śpiewa z przymusu. Ta młodzież nie śpiewa dlatego, że jej kazaliście. Ta młodzież śpiewa dlatego, że chce śpiewać o Polsce, że jest dumna z Polski, że jest dumna z polskości. Nie było tego w latach 90. W latach 90. modne było wszystko to, co jest zagraniczne. Wszystko to, co jest polskie, jest byle jakie i nie jest przedmiotem naszej dumy. To się bardzo mocno zmieniło dzięki państwu. Dzięki nauczycielom, którzy tę edukację i wychowanie w szkołach województwa lubelskiego kontynuujecie od wielu lat. I za to państwu bardzo serdecznie dziękuję. Tego państwu bardzo serdecznie gratuluję i za to dzisiaj miałem tę przyjemność i honor przekazywać państwu najwyższe odznaczenia. Ale jednocześnie chcę państwa prosić. Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie mogliście państwo wybrać lepszego cytatu 16 października w 40. rocznicę wyboru na stolicę Piotrową Jana Pawła II. Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie tylko na to, co się będzie działo tutaj za lat 100, 200, 300 czy 1000, ale ma wpływ na wieczność. To w 40. rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II na stolicę Piotrową, trzeba powiedzieć, ma wpływ na życie wieczne tego ucznia, którego ma przed sobą. Dlatego musi dbać o jego wychowanie oparte na wartościach. Jeżeli mamy 40. rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II na stolicę Piotrową, którego wielbimy, o którym śpiewamy, któremu stawiamy pomniki i te pomniki odsłaniamy i mówimy, jaki to był wielki ten nasz rodak Jan Paweł II, to trzeba zapytać 40. rocznicę jego wyboru. Czy mówimy to tylko dlatego, że fajnie, że był sobie taki papież w historii? Czy też rzeczywiście na poważnie bierze się pod uwagę to, co ten papież przekazywał przez wszystkie 27 lat swojego pontyfikatu? Czy na poważnie bierzemy jego naukę o świętości rodziny jako małżeństwa kobiety i mężczyzny? Czy na poważnie bierzemy jego naukę o konieczności szacunku i godności życia od poczęcia do naturalnej śmierci?
Czy na poważnie bierzemy jego naukę, która w całości została zapisana w 92 w katechizmie Kościoła katolickiego, do którego zdaje się w zdecydowanej większości tu na sali należymy? Należymy, czy tylko nam się wydaje, że należymy? Bo wydaje się, że w ostatnich czasach o tym zapominamy. I tak bardzo łatwo dopuszczamy sobie wolność, która w istocie jest zniewoleniem, o którym mówił Jan Paweł II. Tak łatwo dopuszczamy tak zwaną tolerancję, która w istocie jest pseudotolerancją. Tak łatwo dopuszczamy wszelkie przejawy totalitaryzmu, o którym mówił Jan Paweł II w Centesimus Annus. Demokracja bez wartości, bez chrześcijaństwa, bez osadzenia na wartościach chrześcijańskich wynikających wprost z Pisma Świętego, łatwo przemienia się w jawny bądź zakamuflowany totalitaryzm. Dlatego Państwa proszę w Dniu Edukacji Narodowej i w dniu 40. rocznicy wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Wychowujmy młode pokolenia tak, żeby za 10, 20 czy 30 lat tak samo chętnie stawały na tej scenie i tak samo chętnie śpiewały o ideałach, które przyświecały bohaterom narodu polskiego przez wiele, wiele wcześniejszych lat. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela.